Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Bart. W dzisiejszym krótkim materiale chciałbym wam po prostu przedstawić grę Zero Reflex, która po prostu bazuje na naszym refleksie. Musimy omijać różne przeszkody przy świetnym soundtracku elektronicznym, takim jaki ja właśnie lubię. Dotarłem sobie zaledwie do 15 fali, żeby chociaż trochę zobaczyć, o co w niej chodzi, a grę właściwie przedstawiam wam na świeżo, więc bez dennego gadania przejdźmy do rozgrywki. Ogólnie, no jestem na 15 fali, dopiero co zacząłem i z tego gdzie jestem, to gra jakoś na razie specjalnie nie jest trudna. Wydaje mi się, że później będą levele typu niemożliwe. Ale na razie gra i tak się bardzo przyjemnie, bo gra po prostu jest bardzo miła dla oczu, jest ładne, no po prostu są ładne kolorki, miło się na to wszystko patrzy. No i tyle. I musimy w każdej rundzie przetrwać właściwie 30 sekund, właśnie to zrobiłem. Mamy 3 życia. Jeśli skujemy, cofa nas o jeden level. I tak sobie właśnie musimy w to pykać. Gra momentami bywa naprawdę ciężka. Jak na razie widzicie, nie ma takiego wielkiego poziomu trudności. No ale był to jeden, właściwie moim zdaniem z pierwszych leveli. Ale widzicie, nawet w tle czasami potrafi lecieć dubstep, bo właśnie tą muzykę preferuję. Ogólnie cały czas tutaj leci elektroniczna, więc... No i przechodzimy do następnego. Tutaj jeszcze nie byłem. Wow. Wybaczcie, że czasem coś nie mówię, jednak są takie momenty, w których muszę się skupić, żeby o tyle... No, nie paść za szybko. Dwie sekundy. Daliśmy radę. Dobrze, dobrze. Jedziemy dalej. O, kołem zabate. I lecą sobie jak zwykle trójkąciki. To akurat jest taka podstawa. Albo jakieś kółka lecą, trójkąty, coś. Musimy po prostu to wszystko omijać. To widzicie, że oczywiście niszczy lecące przedmioty. Na koła zębate dalej musimy uważać. Oj. Tutaj nie zauważyłem, że to poleci po tej drodze. Ogólnie zachęcam was do ogarnięcia sobie tej gierki, bo gra się naprawdę przyjemnie, mimo że na razie nie ma jakiegoś poziomu trudności, jak mówiłem. A, wow, na te wskazówki nie zwróciłem tutaj uwagi. Gra się naprawdę bardzo przyjemnie, no co mogę powiedzieć, no, gra jest miła dla oczu, czasami aż za bardzo, bo jest oczojebna. Aj, padłem, no tutaj byłem właściwie w takiej pułapce, którą sam się wpakowałem. Cofam się jeden level. I spróbujemy jeszcze raz ten drugi, co był, a i tak sobie nic nie zrobiłem. Dobra, i tutaj muszę się już skupić, żeby przejść już. Właściwie jak nic nie mówię, to równie dobrze możecie się słuchać soundtrack. No chyba, że nie lubicie elektronicznej, no to nie moja wina. Dobra, 20 fala, zobaczmy co tutaj na nas będzie czekać. Zaczyna się niewinnie. I właściwie będzie niewinnie, bo nic tutaj ciężkiego nie ma. I to nie z pozoru, tylko po prostu nic trudnego tu nie ma, jak widzicie. Raz jest, zdarzają takie cięższe levele, raz prostsze, ale na ogół na razie wszystko jest proste. Właściwie takie gry powinny być trochę bardziej trudne, ale moim zdaniem to naprawdę nie ma co mówić, bo to jest właściwie pewnie początkowe fale, później moim zdaniem będzie naprawdę ciężko. Może teraz się dopiero zacznie. O, to był normalny poziom trudności właściwie. To co, jedziemy w harda, zobaczymy. A, wiedziałem, że te level musiały być za łatwe. Widzicie. Przeskok do trudnego i od razu widać tą różnicę, gdzie trzeba być bardziej skupionym. Ogólnie gra na nudę jest naprawdę świetna. Nie powiedziałbym, że na jesienne wieczory, bo na jesienne wieczory ja to bym preferował bardziej gry z fabułą, jakieś RPG czy coś. Ale jak najbardziej na nudę można sobie raz po raz pyknąć. Dobra, drugi level. Właściwie to są levele z poprzedniej rozgrywki na normalu, tylko że wszystkiego jest dużo więcej, szybciej i tak dalej. Tego nie widzieliście, bo to było przed 15 falą, a ja zacząłem od razu na 15 fali.
żeby tam nie pokazywać tych naprawdę tych najprostszych leveli, bo to bym wam zanudził na śmierć. Ale to na razie i tak ten level nie jest jakiś trudny. O, ten level pamiętam, to był fajny, znaczy właściwie taki trochę wkurzający, bo nie widać zawsze było, gdzie to się obróci. Dlaczego straciłem życie? Oj. A my tu w ogóle mamy 2 HP. Aha, i cofa nas aż o 2 levele, no to naprawdę tutaj już jest trudniej, bo nie dość, że cofa nas o 2 levele, to mamy tylko 2 życia, więc faktycznie przeliczyłem się z tą prostą zmówieniu o prostej grze. Ale co tam, właśnie o to chodzi, takie gry powinny być trudne, bo inaczej moim zdaniem nie miało być za dużo sensu, bo to jest na refleks, więc refleks powinien być tutaj wykorzystany maksymalnie, a wręcz wzmocniony. Dobra, to było łatwe, spróbujemy przejść jeszcze tamten level, co skuliśmy, jak się uda, zakończę materiał, bo to właściwie jest taki prezentujący tą grę materiał, zachęcający do kupna czy po prostu przetestowania. Gra jest stworzona przez amatorskie studio. Nie pamiętam nazwy, ale wiem, że jest to amatorskie. A gra zrobiona naprawdę porządnie. Mimo, że jest prosta, to widać, że jest wykończona i porządnie zrobiona. Dobra, tutaj musimy się już starać. Aj, skułem. Dobra, to był taki prosty materiał, właściwie nie prosty, wręcz krótki materiał, który miał pokazać wam tą grę. Więc to tyle, do zobaczenia przy jakiejś następnej gierce, wam pokażę z chęcią, więc trzymajcie się i cześć.